Hej, hej, widzowie. Gramy sobie znowu jakieś zawody speedcrossowe. Kierowcy, zbliża się koniec ligi speedcrossowej. Jeszcze jeden etap, a później już tylko finały. A teraz coś znajomego dla tych, którzy nie boją się ubrudzić. Nadszedł już czas na Ember Valley. Uwa, miła. Powodzenia na torze w Ember Valley. Wrzuciłeś dziś na luz? Cóż, uświadomiłem sobie, że nie masz szans dotrzeć do finału. Od razu spadło mi ciśnienie. Sandkier. Zapomnij już o barakudzie, Mark. No właśnie. I zarządź na tym torze. W sumie racja. Barakuda pewnie ćpa. Bierze. Kupuje sobie te finały i tyle. Boi się, że my to odkryjemy i na tym się skończy jego kariera speedcrossowa, której w zasadzie nigdy nie było. 100% tak jest. On sobie kupuje. Familia mu daje albo ktoś tam. Zależy jak to zrobili. Jeżeli to jest jeszcze przed przejściem fabuły, tak jak ja teraz to gram, no to familia mu kupiła. A jeżeli zrobili to na okres pofabularny, czyli po wyeliminowaniu już familii, no to kurde, nie wiem. Jacyś skorumpowani organizatorzy mu to zapewniają. No ale ten samochodzik działa coraz lepiej. Z etapu na etap coraz lepiej. Rap się stara, żeby było nam... O. Żeby było nam coraz to łatwiej. No i jest, no bo ten samochodzik jest mocniejszy. Fajnie się liftuje. Co prawda i tak zmieniłbym go. Myślę, że ta Mazda już od tego, od Barakudy jest lepsza. Ale... I tak pokonamy go tym mini i tak dalej. Ale mi się to o, wszystko no podoba. I już. Wymagany wynik. Easy peasy. Szkoda. Ej. Zastanawiałem się, jakby wam to wrzucić faktycznie między odcinkami fabularnymi, czy już po fabule. W sumie to nie ma większego znaczenia, poza tym, że powiedzmy obejrzycie sobie do końca fabułę, a ja będę miał na speedcrossie słabsze auto. Coś, a, jeszcze to przemyślę. Zresztą wy już wiecie mniej więcej, jak ustaliłem, że będę wrzucał. To jest któryś odcinek z tego speedcrossu, trzeci albo czwarty. Czwarty, raczej. Dobra, mniejsza. Zobaczmy, co coś nam powie ten ciulik Barakuda. Nope, jeszcze nie. A tutaj mamy kolejny zawód. O, no i widzicie, ja tutaj mam sobie takiego fajowego tego Belera, którym... Przewiduję, że już przeszedłem kompanię ryzykantów. Jeżeli nie, no to... No to dałem wam dosyć dużego spoilera. Tak, dałem dosyć dużego spoilera. Dosyć duży spoiler. Wykonałem krążenie. Ten tor stanowi szczególne wyzwanie dla Barakudy, który lubi jak jest czysto i planowo. A to właśnie piękno speedcrossu, czyż nie? Gdy odbijasz się o skały i pędzisz prosto w dół zbocza. Nie ma czasu na planowanie. Dobra, Mark. Wygraj to i będziesz mieć szansę w finałach. To jest dobry czas. Driftu! Let's go, Pigas. Wygrywamy ten etap. I pokonujemy Barakudę w finałach. Jesteśmy już w tabeli czwarci. To dobrze. Bo pierwsza trójka wchodzi do finału. To by się zgadzało. O ile nie awansujemy jeszcze wyżej.
Cyk. Oj, oj, oj. Nie. Nie, 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 panie. Ej, szkoda. Ile kur, 3. Ale jazda. O, minął 600, no to już może być. Ups. Kurde, wymagające. Co oznacza, że muszę się troszkę bardziej skupić. A, bo to jest ten, taki. Jak zwykle. Jeden najpierw w dół, a później w górę. A, mniej więcej. O tym drifcie powstaną legendy. No, wyzwanie ukończone, fajnie. Dobra. Teraz trzeba się postarać, bo już mamy połowę drugiego kółka i dopiero połowę tego wymaganego wyniku. Żetonik, czampik. Zawsze przyjmę dodatkowe punkty, ajajaj, dobra. To tyłem powinny być jakieś punkty stylu, czy coś. No, ale... Nagle wyszedł z driftu, no. Trafienie rakietowce! Dobra. Rakietą. Czemu ten mini nie skręca? Jak już jest w drifcie i wyjdzie, to łapie taką przyczepność, że nie da się nim wejść z powrotem w drift. Mag w natarciu. What the fuck, man? Już trzecie kółko, musimy 500 tysięcy bić. Nie spapraj tego driftu, Mag. Staram się to zrobić, no ale to już jest... Ciutko niepokojące, powiem wam. Shit. Może mi się nie udać. Co byłoby bardzo niefajne. Nie chce mi się tego powtarzać ani trochę. To jest długi wyścig. O, jednak. Dobra. No ale przez chwilę się obawiałem, kurde, byle. Czy mi się na pewno uda? Ludzie, jestem dobry! Ale luz. Nie, no i zaś tu. Już ten mini to jest, kurde, taka była. W sumie, patrząc na to, że mamy dopiero 8 minut nagrania, chyba dzisiaj sobie skończymy ten speedcross. Tak jest! Dobra, cutscene, let's go. Nie? Aha, ale rozmowa. Gratuluję wygranej, Mac. Czego chcesz, pilanio? Mam to gdzieś i chcę się pogodzić. Spotkajmy się twarzą w twarz. Zapomnimy o urazach i zaczniemy od nowa. Co ty na to? Aha. Mam uwierzyć, że nie chcesz mnie wykiwać. Co? W życiu! Mhm. Jasne. Już mieliśmy takie spotkanie, kurde. Twarzą w twarz. O, pomóż mi. Familia mnie wykiwała. Mhm. Tak. Chodzi mi tutaj o Skyhammera. Jak tu będzie inaczej?
A się bardzo mocno zdziwię. Niego tam po prostu nie będzie. A nie wiem, co w zamian, co policję? Słodki ktoś? Fortune Valley Solar Project. Bez dwóch zdań wolę benzynę od energii słonecznej. Wątpię. Tu będzie coś nie tak. Dobra. Ja jestem, ty nie. Pułapka, tak? I sam w nią wszedłeś, kolego. Naprawdę myślałeś, że chcesz się pogodzić? Pewnie, że nie. To wymaga uczciwości, a także gry fair play. Ach, nieważne. Wysłałem paru znajomych, którzy wykluczą cię z finału. Na razie. Bra. W taki sposób chcesz wygrać, Monroe? Wykańczając konkurencję? Jeśli będzie trzeba. Ten sport potrzebuje prawdziwego mistrza. Mistrza, co kantuje, by bronić pozycji? Pewnie. Podstawy biznesu, Mac. Nic osobistego. A jednak, miałem rację. Kurde, Amelia. A nie policja. Amelia. Mhm. Czyli jednak zrobili to. Jeśli na serio jesteś najlepszy w speedcrossie, udowodnij to na torze. Za późno, Mac. Już po tobie. Wracaj do wyścigów ulicznych, a speedcross zostaw zawodowcom. Dosyć. Mhm. Teraz na pewno będzie po tobie. Co ci z Familii nie zrobią? Co ci ze speedcrossu mi zrobią? Przecież je F2 ze speedcrossu z Familii. Może to auto nie jest jakieś nadzwyczajnie szybkie, ale na pewno nie ucieknę. Czyżby outsmartując tego jednego. O, proszę bardzo. Nie czekajcie! A jednak, Familia. Czyli zrobili to uniwersalnie. Mac, gdzie ty jesteś? Sponsorzy Barakudy przenieśli zawody przy tamie. Zaczęło się! Zatrudnił bandziorów, żeby mnie wykończyć. Dotrę, kiedy się ich pozbędę. Szlak. On zrobi wszystko, żebyś się do niego nie zbliżył. Chyba wiem, co się stało z klientem, Raf. Barakuda nie cacka się ze swymi rywalami. Au, 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 au. Dobra, get out. Challengerzy. W challengerach siedzą, kurde. Uważaj! A takie szkibili Sigma. Tak. Let's go, Pigas. Dobra, tu za mną nie pójdzie. No way. O! Pojechał sobie gdzieś tam. A my znamy tę trasę. Takiej jednej ligi terenowej. Wolny Ember. Gites. Do zobaczenia. No mówiłem, że się zdziwię, jak będzie inaczej. Dobrze. Zniszczę cię po staroświecku. Gdzie teraz? Ten wyścig, znaczy na ten speedcross, jak konkurs speedcrossowy. Dobra. Let's go na tamę. Weźmy już w tym odcinku, rozwalmy tego barakudę. Gość mnie irytuje. Kipy szałkowaty. Kupuje sobie miejsce w finale i myślę, że jest najlepszy. Dobrze więc. Chcemy już mieć drugą koronę. Nie dość, że jest speedcrossu. Znaczy, no, poza speedcrossem. Mam jeszcze driftu, no nie? Będziemy mistrzem driftu, terenu i tego jednocześnie. Speedcrossu. Obu tych typów wyścigów naraz.
Gutes. Let's go. Chyba zwykłe zawody, no nie? Mhm. 97 metrów. No dobra, ja akceptuję. Czołem wszyscy kierowcy. Ruszamy z finałami Ligi Speedcrossowej na Tamie Silver. Za chwilę pierwsze z dwóch finałowych zawodów. Oto Barakuda we własnej osobie, który po raz pierwszy stanie do rywalizacji. Sprawdźmy, czy nie zardzewiał. Witaj, Barakudo. Odgadnij, kto dotarł do finałów. Nieważne. Panuje na tym torze. Zobaczmy. Poprawiłem najlepszy wynik toru. Leżysz, McAllister. Dobra, ta. Weźmy się do pracy. Żeby się nie zdziwił, Barakuda. No nie, kurde, 87 metrów. Weź serio, nie wie o tym, że mamy koronę drifta. Kierunek ostatni tor i piękna jazda przez strefę driftu. Matematyczna precyzja i rekordowo daleki skok. Uważaj, wystarczy małe potknięcie. No właśnie dlatego... Dzięki idealnemu wynikowi Jason Monroe vel Barracuda znalazł się na szczycie tabeli. Przyznaj, McAllister, zostałeś zbarakudowany. Cieszy, póki możesz. Co zrobiony? Już niedługo wymaksuje rekord. A... W myślach... 128. Umie... Oj. Szkoda, no. Przepraszam na chwilę. I znowu. Za ciasno wchodzę w te zakręty. Chciałem powiedzieć, za ciasno wchodzę w drifty, no. Stary, idzie wybornie. Przepraszam. Idzie dopóki nie popełniam błędów. Oj, bo tu... Wow. Dobra, easy. Barakuda jest cienki. No właśnie. Auła. Nie będzie się zbierać po tym. Nie narzekam. O, ostatnia misja. O, ostatnia misja. O, jeee. Nie, musiałem kocenka. Dawaj, dawaj, pet coś. Czas pobić doskonały wynik Monroe. A. Nie zadzwonił. Chwila, chwila, jak tam mam zjechać na dół? Tę stronę raczej. Znaki prowadzą. Może być. Zaszło słońce. Okay. Uwaga na maka. Good. Ja umiem latać. Dobra. Gites. Dobrze, ostatni. Ostatni odcineczek wychodzi na to, że to jest ze speedcrossu. Niemal idealny wynik. Okej. Okay. Stańmy się arcymistrzami speedcrossu. Jesteś już w finałach, Mac. Jeszcze jedna wygrana i obaj zgarniemy kasę. Łatwo mieć nie będę. Monroe ustanowił najlepszy wynik trasy. Czyżbym słyszał niepokój? Nie, brachu. Po prostu chcę, żebyś wiedział, jaki jestem boski, kręcąc najlepszy wynik. To jest odpowiednie nastawienie do tego ścigu. Trzymaj się w powietrzu. Czuję, że się nie uda, ale niech będzie. Kierowcy, czas na ostatnie zawody w speedcrossowej lidze Fortune Valley. McAllister jest faworytem tłumów, ale chcąc mieć szansę, musi pokonać świetny wynik Barakudy. Wiecie, komu kibicuje opiekunka. Luzik. Zaraz cię załatwię, Barakudo. O! Nawet nie odpowiada Barakuda.
Ile? 1300. Dobra. Nie ma lipy. Nie powinno być problemu. Atak z góry! To muszę pojechać i jarda niemal idealnie. What the fuck? Co to było? Rampa mnie nie wybiło. No znowu? Nie, to są jakieś cheaty. On mi zainstalował jakieś cheaty. Barakuda, kurde, bela. Nie mogę używać ramp. Już wiem, skąd twój wynik, Monroe. Ten tor to jest łatwizna. Masz czas coś jeszcze skrzanić. Co on w ogóle pieprzy, ten barakuda? Au, au, au. Kurde, jest strasznie ciasny. Ale jak na trzy kółka, to mu nie poszło najlepiej. Barakudzie. O, pierwsza rampa dobrze zrobiona. Co to jest problem z tymi dwoma? Nie, ja teraz nie mam problemu. Chciałem jakoś źle wjechać. Ono jest shift? A może. A nie będzie problemu z tym chyba. Trzymaniem się w powietrzu. Dobra, zachowajmy przez chwilę mnożnik. Pokręćmy sobie tutaj punkciki. Nie za ciasny, nie za ciasny. O. Dobra. Dobrze. Świetnie ci idzie, oby tak dalej. Pewnie, że świetnie. Powiedział, że świetnie i... I akurat skusiłem. Oj, no, dawaj. Bym tutaj mógł nie stracić mnożnika. To byłby naprawdę pokczam. Eliminacja! Barakuda! Słyszałeś? Co? Odgłos rozbijania twojego rekordu na kawałki! What the fuck? Mnożnik razy 4 się zachował. Dobrze. Teraz my przebijmy ten rekord. Że tak 8 razy mocniej. Oj, teraz się zestresowałem. Miałem niemal idealny czas. Jak to w ogóle możliwe? No widzisz. Tu nie chodzi o czas, szybkość wykonania, tylko o precyzję. No to musiał być rekord, albo coś w tym stylu. Co? Nitro? Nie. Au, wiedziałem. Okej, teraz najciaśniejszy fragment. Nie spojrzałem. Mój błąd. Się trochę zaciąłem. Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. To się dzieje. Przegrałeś, barakuda. Ja jeszcze ci wjadę tyłem na metę. Prawie że. I boom! Oto nowy mistrz. Kto wygrał ligę Fortune Valley w Speedcrossie? Wiedziałem, że dasz radę. No, a co na to, barakuda? Ha! Zakładam, że właśnie płaczę, wcinając lody na pocieszenie. Nie dałbym rady bez mojego mistrza Rawa. Dzięki. Mac, moc Speedcrossu zawsze była w tobie. Zamknij się.
ale fajnie, odblokowaliśmy wreszcie salę do speedcrossowych. Ale mi się to teraz przyda, to jest naprawdę. Jej. Czy mogę rozmawiać z mistrzem speedcrossu z Fortune Valley? Tak, to właśnie ja. Chciałem tylko dać znać, że sponsorzy speedcrossu otworzyli salon z autami, które startowały w lidze. Znajdziesz w nim Mini JCW Countrymana i Infiniti Q60, jakim jeździł Monroe. Nie mogę się doczekać przejażdżki. Popczam. Coś jeszcze? Oj, ten Monroe nic więcej nie powiedział. Ale paru was nie do. Dobra. Dzięki za uwagę, widzowie. Ja już lecę. Może będziecie to oglądać tuż przed odcinkiem z Gonitwy Banitów. Niczego nie wykluczam. Dobrze. W takim razie miłego dnia, do nocy. Trzymajcie się. No i... Cześć.